czas temu na karcie społeczności zadałem wam bardzo ważne pytanie, a mianowicie jakiego typu horror chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie na kanale? I skoro znacie wynik, to dobrze wiecie, po co jest mi to dzisiaj potrzebne. Podaj się mi, że jestem Dizowski, a to jest Exorcist Legion VR. Gra, w której wcielibyście w detektywa, który postanowił zamienić pistolet na krzyż. Ponieważ nie każdego przestępcę da się pokonać kulami, no chyba, że są srebrne, ale akurat, jak się domyślam, w Bostonie takich nie mają. To jest najgorszy tryb lokomocji na świecie, aż już mi błędnik zaczął szaleć. I możecie na przykład w komentarzach pod filmem napisać hashtag dziękuję pan Naruciak, ponieważ to właśnie on mi to polecił. Powiedział mi, że ta gra jest straszna i dostanę przy tej zawału serca i w końcu się doigram. A jak będzie faktycznie, zaraz się przekonamy. Gra ma 5 rozdziałów, jeżeli chce się bardzo szybko kolejny rozdział, to koniecznie dobijcie szybko do 15 tysięcy w górę, a ja z wielką chęcią od razu się za to zabiorę. Oho. Słyszę pierwszą rzecz, którą należałoby podać egzorcyzmowi. Domyślam się, że to jest jeden z tych automatów, który nigdy nie wydaje reszty. Tak, to jest taki sam, jaki miałem kiedyś technikum. Trzeba było mieć wszystko wyliczone, ponieważ inaczej można było przy nim zbankrutować. Uwaga! O, to będzie problematyczne. Pierwsze trudne zadanie policjanta Lisowskiego to dorwać kawę w całości, zanieść komendantowi. O, gdzie znalazłem kawę? Moment. O, widzicie. W tej grze możemy nawet znaleźć inne wymiary. I jak widzę, tak, tam czekają na nas foldery z nowymi sprawami. Przepraszam. Proszę te drzwi stawić otwarte następnym razem, bo ja mam problemy z poruszaniem się. O! Mam radyjko. Detective, check the board for open cases, please. Dobra, czyli tutaj mamy ścianę z naszymi otwartymi sprawami. Jest ich troszkę, ale może na razie spróbujemy z tą pierwszą. Radyjko bym sobie tutaj zostawił, bo ono mi chyba do jakiego filmiku nie wchodzi. Rozdział pierwszy i pierwsze obrzędy. Zobaczmy, o co z tym chodzi. To jest chyba kościół. Jak się domyślam, to jest taki specjalny folder, w którym się oznacza scenę zbrodni. To ja muszę to po prostu pewnie wypełnić. Więc na razie przenieśmy się do tamtego miejsca i zobaczmy, o co chodzi. Wzywają mnie. Moment, ja nie mogę tam podejść, kiedy mam to coś w ręce. Moment. O. Homicide, come in. Hey, there's a call for you guys down at Church of St. Vincent de Paul. Uniforms are already on scene. This is a weird one. Jakaś dziwna sprawa w kościele. To jest idealna sprawa dla mnie. Człowieka, który niczego ani nikogo się nie boi. Czyli ta sprawa będzie miała jakieś podłoże związane z wiarą. Już mi się to nie podoba, jestem tutaj sam. Ale jestem detektywem, tak? Muszę samodzielnie się tym zająć. I zobaczmy na początek, co tutaj mamy. Dowód numer jeden. Jakaś dziwna rzecz. Wygląda jakby podręczne narzędzia do egzorcyzmu? No bo na pewno mamy krzyż, jakieś dwie rzeczy tutaj, których nie znam. Tak szczerze powiedziawszy, nigdy nie interesowałem się, czym się przeprowadza egzorcyzmy. Ale rzeczy tutaj wyglądają na naprawdę dziwne. O! Przerzuciłem to do ekwipunku, czyli rozumiem, że od dzisiaj ja tego będę używał. No dobrze, to mamy jedną rzecz z głowy. Ja myślę, że mogliby zaświecić normalne światła. Tu jest trzeci dowód, tam jest drugi. Ale by się zajął na początek tym. Chociaż tam ktoś się dobija. Wysłać go do wieprza. I tam prowadzą ślady krwi. Tak jak tutaj. Czyli tutaj pewnie dokonano zbrodni i tam zaciągnięto ofiarę. Prawdopodobnie. Albo najpierw zaciągnięto tam ofiarę i jej krew wykorzystano, żeby to pobrudzić. No zobaczymy. Ale to są obrzędy egzorcystyczne, ale niestety nie mogę tego przeczytać. Niestety nie. Więc domyślam się, że ktoś tutaj faktycznie musiał mieć wiedzę na temat egzorcyzmu. I tam ktoś będzie w środku? Wiecie co, może jednak sprawdzimy z tej strony, czy tam ktoś jest? Tak, ktoś tam jest i to jest ciało. Oczywiście wszystko to już było odkryte przez innych techników. Więc tak. Mamy tytułowego wieprza, o którym jest tutaj mowa. Natomiast... O! Są te owady, które kiedyś widziałem w jakimś filmie o egzorcyzmie. Biedna świnka. Jeżeli chodzi o rany naszego księdza, poderżnięte gardło i w ręku trzyma niezidentyfikowany przedmiot. Jednak skąd się wzięło tutaj to robactwo?
Tego możemy użyć do światła. I to jest w moim ekwipunku. No dobrze, to w takim razie pewnie będziemy mogli znaleźć cały ekwipunek, który pomoże mi dokonać egzorcyzmu. Ja jednak będę używał teleportacji dzisiaj. Albo dwóch naraz, tak będzie chyba najlepiej. Bo ja w taki sposób mogę się szybko gdzieś przemieścić i sprawdzić, o co chodzi. Myślę, że pójdziemy do sakrystii. Sprawdzimy, czy tutaj nie będzie kolejnych wskazówek. Bo tutaj również są ślady walki. Albo zwykłej ucieczki przed jakimś maniakiem. Tutaj technicy też wszystko już pooznaczali. Więc domyślam się, że możemy czuć się tutaj bezpiecznie. Mam z sami taką nadzieję. Jest jakaś kartka? Uff. Wiecie co? Mogłem wcześniej te szkiełka sobie wymienić w okularach, ponieważ mało co tutaj widzę. Ale to chyba nie jest nic dla nas. To jest list do ojca Bell. O. On nabiera sił i oznaczone są różne miasta w różnych rejonach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. I zapytał go o imię. A on odpowiedział: jestem Legion, ponieważ jest nas wielu. Jak wielu? Tutaj jest dopisek. To jest cytat z Biblii. Kojarzę akurat. I są te dwa słowa, które widzieliśmy wcześniej. No dobrze, to ja sobie to zostawię. Albo sprawdzimy do końca, czy tutaj nie ma jeszcze jakichś wskazówek. Ty możemy dotrzeć do ekwipunku. To jest jakiś symbol. Co one oznaczają? Dla mnie są kompletnie obce. To jest tył i przód. Czyli jeżeli będziemy mieli prawdziwy krzyż, to myślę, że będziemy mogli przeprowadzić egzorcyzm, bo to trzeba będzie taki krzyż znaleźć. Tam coś widzę, to jest kolejna rzecz chyba z naszego ekwipunku. Tutaj dalej są ślady krwi. Jeżeli chodzi o... No właśnie, szafeczki tutaj nic takiego nie ma. O! Oho! To ciekawe, czy ten obraz taki był wcześniej, czy to się dopiero teraz stało? Coś jeszcze tutaj mamy. O, jest to. Ta ampułka z delikatnym szkłem ma w sobie świętą wodę. Jeżeli ją rzucimy w kogoś, to się rozbije. Domyślam się, że o to w tym chodzi. Tego mamy używać do oświetlenia naszego otoczenia. O, pokazuje, co może być ukryte. No dobrze. A to jest spray z solą. Dzięki temu będziemy mogli odkryć ciemność kryjącą się w cieniu? Dobrze zrozumiałem? Oho. Bal. To są imiona demonów. Jeżeli jesteśmy przy pierwszym demonie, jeżeli on ma dzisiaj się z nami spotkać, to byłaby to święta woda. A lampa nam powie, czy to tutaj będzie. Abyzu? Przepraszam, że i to źle przeczytam. Ale ciężko jest się doczytać, kiedy tak wszystko jest rozmazane. Mam tutaj symbole antychrysta oczywiście gdzieś namalowane, jak na przykład odwrócony krzyż. Ale chyba wszystko przeczytałem, co miałem przeczytać. Są kolejne kasety. I'm
Jest chyba zapas świętej wody, jak dobrze widzę. To akurat nie wiem, do czego może służyć. W środku nic nie ma. O, jest krzyż. Są kasety. Co tu się stało właściwie? O co tu chodzi? Moment, coś się ruszyło? Mam nadzieję, że nie. Nie widzę nic, co mogło być nagle ukryte. No ale o! Teraz zauważyłem, że tutaj jest przecież podobizna tego stwora, tego demona. Więc domyślam się, że to właśnie z nim się będziemy walczyć, czyli święta woda byłaby podstawą do walki z nim, ale nie mamy tych ampułek. Nie mamy tych ampułek, no chyba, że dzisiaj, że tutaj coś będzie. Nic takiego w każdym razie nie widziałem, a to jest puste. O! Szafeczki. Tu? Chyba też nic dla mnie. Kolejne listy. O co tutaj chodzi? Bo to też jest oznaczone jako dowód. O, jest nasza ampułka. Nie jest pełna. Ale możemy sobie ją schować na później. Mamy nawet dwie. Wow. Czyli sobie napełniłem to. Nie możemy tego użyć. Tego też nie możemy użyć. To jest Biblia. Możemy ją wziąć? Nie, nie możemy jej wziąć. Mam pomysł, bo tutaj jest ciemno, ogólnie, w tym miejscu całym. Myślę, że mógłbym wykorzystać znowu to. Żeby sobie porozświetlać otoczenie. Aha, czy to tam wcześniej było? Słaby ze mnie detektyw. Oho! To będzie głośne. To będzie głośne! To raczej tak nie miało wyglądać. Mam nadzieję, że mi się to szybko nie wykończy. Wiecie co? Na filmie to może nie wyglądać strasznie. Ale szczerze wam powiem, tutaj naprawdę muszę odczuć lęk. Profilaktycznie wyciągam krzyż. Dobrze, jest ustawiony dobrze. Tak jakby to wywoływało hałas. Oho! Chyba krzyż ostatecznie utwierdził mnie w przekonaniu, że to chyba o to chodzi. Oho! I know that you've been working hard, but I've traveled so far to see you, and it's been decade or more since my last penance. Please, sir. May I ask you a question? Yes. God swim in such filth. Nie znamy żadnej słabości tego czegoś. Nie ma pojedynczej. Pojedynczej słabości to coś. To tam przyda być jakaś jego faktyczna słabość. Jest i on. Jest i on.
się... Oj, dostałem chyba. Nie u siebie, że zginąłem już. Co jest? Martwy egzorcysta? Ja, który zemdlałem? I to dziwne coś. Jak ja mam to niby zapisać... w raporcie? Ha. Huh. Detective, a package arrived for you. It's on your desk. Yeah, you're welcome. Dzięki za paczkę. Nauczyciel chce zamordować dziecko na satanistycznej wycieczce? Amulet jest niebezpieczny i trzeba na nim dokonać egzorcyzmu. Oho, co to jest? To jest to, co było w tym pudle? Znaczy tego założyć nie mogę. Nie, nie pasuje mi to. No spróbujmy wykonać egzorcyzm. Udało. Tak? Mam nadzieję, że ktoś będzie zadowolony z usługi, jaką wykonałem. 5 zł. I tu wszystko jest już oznaczone. 50% dowodów tylko znalazłem? To aż niemożliwe. Aż takie straszne to nie było, bo tak miałem takie przeczucie, że ten potwór nami tak nic nie zrobi, ponieważ to jest początek, ale myślę, że w kolejnych chapterach będzie o wiele gorzej, dlatego mam nadzieję, że widzimy się już pojutrze. Po zobaczenia kolejnym razem i cześć!